super zamawiacie teraz. Dobra Tomek, to ja testuję go. Teraz co muszę wiedzieć, żeby zapalić? Żeby zapalić generalnie tak. Siema, siema, mamy kolejny sprzęt. Hello. Jak masz na imię? Tomek. Tomek. Tomek, co ty masz za sprzęta, bo jest zabłocony, nie widzę. To jest tak zwany lucek. Lucek, Lucky Star. Tak, Lucky Star. Patrz, pierwszy raz taki sprzęt widzę na oczy. Tajwańczyk. Już patrzę. Słuchaj. Widzę, że alusy założyłeś, to mi się rzuciło w oczy od razu. Czasami trzeba trochę. Coś panować. No, kiedy go kupiłeś? We wrześniu, w zeszłym roku. W zeszłym roku. Tak. Który rok to jest? 2015. Ile dałeś? 15. 15. Czyli 2015, 15 koła trzeba dać. No. 18, 18 no, i tak dalej. Tak można patrzeć. A to jest jakiej produkcji w ogóle? Tajwańczyk. Tajwańczyk. Manual? Nie, automat. Automat. Automat to jest. Niestety. Wszystko w oryginale, czy coś zmieniałeś? Nie, wszystko jest w oryginale, jedynie co zmieniłem to rolki na wariatorze, żeby były mocniejsze pod górki. Aha, aha. Reszta jest praktycznie oryginalna. Zarejestrowany? Tak. O, tylko, super. Tylko. Tylko. Jaka to jest pojemność? 400. Daje radę na piachu? No, zależy na jakim. Na rozjazdach piaskowych? Na niewielki tak. Jak nie ma tam dużych nim nie da rady zrobić, ze względu na automat, ale ogólnie jest ok. Na początek fajna maszynka w automacie. Czyli 15 tysięcy, Lucky Star, 400. Coś się psuło? Coś robiłeś? Nic. Olej, paliwo, filtry, nic więcej. Na koło wyrywasz? Za ciężkie. Za ciężkie, niestety. To jest jego minus, jak gdyby. A dasz mi się przejechać? No, oczywiście. Co? Raptora kupiłem 700. I Raptora kupiłeś? To czemu się nie przyznajesz? No, jak nikt nie pyta. Ten tygodniu. Dziewiąty. A czemu nie przyjechałeś Raptorem? Wystraszyłem się. Czego? Za mocna maszyna jeszcze. No coś ty. Jeszcze nie teraz. Może następnym razem. No myślę, że na pewno następnym razem. Ale to naprawdę nic to nie robi. Robi. No ale mi nie robi, to czemu on tobie robi? Także może następnym razem. Coś jeszcze, a o nim jeszcze de facto, o widzę, że oponki też ładne, Maxisy założyłeś, nie? Ambusze, tu są ambusze. Ambusze. Tak, tu są ambusze założone. Podobne do tych, a na przód jakie masz? Też. Aha. Jaki koszt tych opon? 9,5 stówki. A, za komplet. Za komplet. Za 4, no. Okej. Okay. Maszynka do zabawy fajna. No zaraz wypróbuję, zaraz zobaczę. Kierunkowskazy, lampa. No, wszystko co potrzeba, no. Nic więcej nie potrzeba. No, jakieś takie początki, płaci teraz. Super zamawiać na nas. Dobra, Tomek, to ja testuję go. Dobra, testujemy Lucky Stara Tomka. Długo kanał oglądasz? Krótko. Jestem nowym świeżakiem. A jak trafiłeś na kanał? Przez przypadek. O. Przez Facebooka w sumie. Aha. Tak chyba wszyscy. Czyli warto na Facebooka coś wrzucać? Czasami tak. Dzięki Facebookowi Raptora kupiłem. W miarę fajnym, dobrym stanie. Za duże pieniądze niestety. O, który rok to? Dziewiąty, nie? Dziewiąty. No. To jest w tej nowej budzie, czy nie? Tak. Dobra, to teraz co muszę wiedzieć, żeby zapalić? Żeby zapalić generalnie tak, wiadomo. Stacyjka, kluczyk. No. Takie pozycje. Druga pozycja to są światła. Aha, to pierwsza, dobra. Tak hamulec? Jak automat samochód, bo sprzęgła on generalnie nie ma. Tak. Zamiast sprzęgła służy hamulec i odpalamy tutaj. Tym. Tak. Dobra. Żeby bieg zapodać. Jest gałka, trochę obrudzona niestety. Teraz jest na neutralu. Na dół jest wsteczny. Aha. D, czyli drive. On zmienia sobie wtedy biegi, a jedynka to jest tak zwana taka polówka. Aha. Po prostu. Gdyby nie zatrybił, delikatnie go tam szturnąć. On sobie wtedy do góry. Wtedy skoczy po prostu, nie? Dobra. Ruszanie. Całkowicie puści. Okay. Nie. Bez gazu. Puścisz ten i on nie pojedzie. Aha. Jeśli się gazu nie doda, to on nie ruszy po prostu. Okej, okay, dobra. To lecimy. Thank you.
Kurwa. Ale bym wyrżnął! Wrażenia z jazdy? Zawodowe! Fajna zabawka! Ja polecam! Bardzo fajny plus, że w automacie jest. No. Dla początkujących, dla ten? No. Nie mówię, nie. Ale mi tu pod górkę no na maksa miałem, nie? Nie trzeba, przy takich góreczkach tutaj przy nim nie trzeba. A ja chciałem właśnie, żeby mnie trochę poszarpał. A większe górki, no to już nie, to już się nie nadaje. Aha. Nie? No bo już mu tej mocy w tym mocy biegu brakuje, nie? Przerzuca po prostu biegi, a nie ciągnie wtedy. A co, a jak ci się podobało, jak jechałem? Dobrze? Prawa z Raptora. No. Fajne! Lucky Star! 60 to już trochę dziwnie. Nie ma opcji. Prawie nówka. Tak samo jak się z tego przesiadłem teraz na Raptora, to w ogóle jest przepaść, nie? Ale powiem ci, że w drzewo bym walnął. Trzeba uważać. Widziałeś, nie? On jest po prostu ciężki. On ma fajną ramę na słabe. Na nich właśnie one są poszukiwane, bo wkładają silniki mocniejsze w nich, nie? Powiem ci, jakbym był po tym, po tej jeździe, abym nie miał kasy zamiast na tego Raptusa, to bym brał, bo mogłem takiego wziąć już ze swapem. To tak. Bo... Tylko automat mnie właśnie denerwował bardzo, nie? No. Ale fajnie, warto. Wbrew pozorom ten automat lepiej wychodzi czasem, nie? Znaczy jak masz mocny automat, jak miał kupić tego KX-a 700, nie? Dwucylindrowego, no. To idzie na koło wszystko, bo to automat jest, to tam nie ma w ogóle problemu. Bo jak masz słaby automat, to on go muli, ale jak już masz mocny silnik, to on tam był, jak go, automat znaczy, jak go kupiłem, ogóle, to on był ustawiony na prędkość. W płaskim terenie, ten na drodze, to on po prostu szedł, dar, nie? Mówimy, pasuje, bierzemy. Pojechałem gdzieś tam na jakieś górki, w piach, nie dawał rady. Trzeba było go delikatnie po prostu zmodyfikować. Mniejszą zębatkę naprzód założyłem, rolki na wariatorze, 20 gramów na 18 zamieniłem. Ale polecam, naprawdę. Super, dzięki Tomek, że mi pokazałeś sprzęta. Nara, hejos.